Cześć, tu Wacław, Życie Poczciwe. Dzisiaj opowiem Wam o mojej najlepszej kryptoinwestycji. Zapraszam. Raz mówiłem już coś o krypto, o tym, jaki to jest roller coaster, jak często mamy spadki, często mamy górki. Dzisiaj opowiem o mojej najbardziej udanej inwestycji, która wciąż jest niezrealizowana, także może jeszcze pójść w górę lub może pójść w dół. W każdym razie zacząłem inwestować trochę w kryptowaluty, kupować jakieś coiny, głównie przez wpływ Alexa Beckera, takiego youtubera i też innego youtubera, którego potem znalazłem, który mówi o krypto, GRNY Crypto. I gdy była ta górka w maju i wcześniej, w zasadzie w kwietniu, w maju, gdzie wszystkie te waluty, kryptowaluty, altcoiny tak zwane szły w górę, często z zawrotną prędkością, szczególnie te, które mają mały market cap, czyli małą kapitalizację rynkową, mogły iść w górę wielokrotnie, to jako, że inwestowałem dość małe kwoty, stwierdziłem, że tam część tych moich funduszy na takie bardziej duże, można powiedzieć, że stabilniejsze, większe altcoiny z dużą kapitalizacją rynkową, takie jak ADA, czyli Cardano, takie jak parę innych, z których jakąś tam korzyść miałem, szczególnie teraz mam, gdy Cardano trochę poszło w górę, ale nie były to żadne zawrotne kwoty, dopóki nie zacząłem inwestować i bawić się w DeFi, czyli na zdecentralizowanej giełdzie kryptowalut, bo wcześniej robiłem transakcje na Binance. I z tego Binance przeniosłem część BNB, czyli tego coina, tej monety Binance'owej, na swój własny portfel i zacząłem właśnie handlować monetami na tej zdecentralizowanej giełdzie, czyli na PancakeSwap. To jest giełda, którą właśnie obsługuje Binance Smart Chain, czyli nie ten. Większość ludzi używa tych rzeczy, gdzie potrzebujesz Ethereum, tego Ethereum Chaina, czy potrzebujesz Ethereum, żeby handlować. I jest tam dużo więcej projektów, ale też wtedy, gdy to robiłem, były ogromne ceny gazu za to, czyli żeby zrobić transakcję, musieli zapłacić bardzo dużą opłatę, bo po prostu tyle ludzi handlowało na tym chainie Ethereum. Dlatego wszedłem w ten Binance Chain, gdzie opłaty były dużo, dużo mniejsze. Fakt, że też projektów było trochę mniej, ale przez to, że były mniejsze opłaty, można powiedzieć, że te inwestycje, nawet gdy miały mniejszy wzrost, mogłeś inwestować mniejsze kwoty i mieć spory wzrost lub oczywiście spadki, wiadomo. I teraz znalazłem się w tym miejscu, gdzie inwestuję na PancakeSwap i miałem kilka udanych, można powiedzieć, że strzałów. Jeden z nich był Blink, taki coin, który w pewnym momencie poszedł bardzo wysoko. Kupiłem go zaraz, jak właśnie GRNY Crypto o nim wspomniał. No i jak youtuber o czymś wspomni, to często jest pompa. I napompował się ten mój Blink. Był bardzo dobry wzrost. Nie pamiętam ile procent, ale sporo. I zacząłem eksperymentować z takimi właśnie podobnymi rzeczami, mniejszymi market capami, czyli coinami z mniejszą kapitalizacją, właśnie poszukując tych ogromnych wzrostów. I to był bardzo szczęśliwy strzał, który zdarza się pewnie raz na nie wiem ile, ale to było pod koniec kwietnia, gdzie przeglądałem różne fora, reddity też, tematy, gdzie mówili ludzie o właśnie takich wschodzących coinach na tym Binance Smart Chainie, którego używałem. Najczęściej te coiny to były albo wielkie oszustwa, albo dziadostwo, albo coś, gdzie faktycznie robią tak zwany rug pull, czyli dywan ci biorą i odsuwają spod nóg, czy to deweloperzy, czy twórcy tych bitcoin, tych coinów, zabierają tak jakby całą kasę z tego. I oczywiście ogromne pole do oszustw, bo wszystko zdecentralizowane, można z tym robić, co się chce, kontrakt zależy jaki jest, jak jest właśnie trochę jest niezaudytowany, jest zrobiony tylko pod oszustwo. Można to gdzieś sprawdzać, ale ja tego nie robiłem. Tylko tak po prostu przeglądałem te różne rzeczy i trafiłem na coina i było bardzo wtedy dużo, dalej jest zresztą,
głupich coinów z głupimi nazwami. I te meme coiny, czyli właśnie takie coiny z głupimi nazwami, które czasem mają jakąś możliwość użycia w realnym świecie, a czasem nie, najczęściej nie, pojawiały się jak grzyby po deszczu. Ale jeden z nich zwrócił moją uwagę i to był moment też, kiedy Dogecoin zaczął rosnąć, gdzieś go tam Elon zaczął pompować i takie te tak zwane shitcoiny zaczęły rosnąć jak grzyby po deszczu. Przeglądając te listy tych różnych shitcoinów, natknąłem się na coin, który się nazywa Cum Rocket. I gdy zobaczyłem tego coina Cum Rocket, to ta nazwa wydawała mi się tak śmieszna i chwytliwa, że to musiało być coś. Wszedłem na ten projekt, wszedłem na tą stronę internetową i okazało się, że jest to projekt, który chce zaburzyć, można powiedzieć, że działanie takich rzeczy jak OnlyFans i można powiedzieć, że zapewnić dla tych pracowników seksualnych, powiedzmy, zapewnić źródło dochodu, które jest pewniejsze, które nie jest opodatkowane, które poniekąd pozwala im te fundusze lokować właśnie poza trochę systemem i jest też w pełni bezpieczne. I właśnie to był pomysł Cum Rocketa, ale tak jakby nie skupiałem się za bardzo na tym, co ta moneta, co ten coin będzie robił. Skupiałem się na tym, jak to jest marketingowy złoty strzał, bo taka nazwa Cum Rocket, no na samej tej nazwie zajedziesz daleko. Dużo ludzi zainteresuje się tym tylko dlatego, że to się tak nazywa. Także kupiłem to za część tych moich dochodów z Blinka i właśnie to jest problem, bo nie mogę znaleźć tej transakcji w tym moim portfelu. Także nie pamiętam w jaki dzień tego Blinka stradowałem na Cum Rocketa. Ale wydaje mi się, że no nie mogło to być więcej niż 50 dolarów, bo więcej niż tyle zwykle nie tradowałem. Tradowałem tak około 50 dolarów. Najczęściej 20-30 na jakieś takie właśnie ryzykowne projekty. I słuchajcie, kupiłem to w tym kwietniu, pod koniec kwietnia i obserwowałem trochę. Miało takie różne wahania, ale nic się nie działo aż do tam maja, bo w maju, gdy zaczęto o tym Cum Rockecie mówić, gdzieś ten projekt wybuchnął, zaczął być po pierwsze listowany dopiero. Ja go kupiłem zanim był w ogóle na CoinGecko i tych innych, można powiedzieć, że miejscach, gdzie sprawdzasz, ile on kosztuje. Kupiłem go przed tym, nim tam został listowany. Także kupiłem go około 36-37 tysięcy tych Cum Rocketów za właśnie około 50 dolarów wtedy i z czasem ten projekt zaczął bardzo zyskiwać. Po pierwsze ta nazwa zaczęła przyciągać ludzi, po drugie też ludzie zaczęli przychodzić nie tylko dla nazwy, ale też zauważali, że jest ten tak zwany use case, czyli że jest po co ten coin używać w przyszłości. I ten coin ma też taki kontrakt, że na każdą transakcję 10% ceny jest rozbite, czyli 5% z tych 10% jest spalone, czy znika całkiem, a 5% idzie dla wszystkich holderów do portfelów bezpośrednio. I przez to, że kupiłem to 36-37 tysięcy tych Cum Rocketów w kwietniu, końcem kwietnia, trzymając je tak długo jak do teraz, przez to, że ludzie po prostu tradują tą walutą, otrzymałem kolejne 3 tysiące, mam ponad 40 tysięcy teraz tych Cum Rocketów, po prostu dlatego, że częściowo otrzymałem zwrot za te transakcje, które ludzie robią i oprócz tego, że zwiększa się ta moja liczba tych Cum Rocketów, to też bardzo zwiększyła się cena tego Cum Rocketa. I o ile teraz nie jesteśmy na all time high'u w żadnym razie, bo jest wart około 5 czy 6 centów ostatnio przez to, że OnlyFans zgłosiło, że już nie będzie można tam robić treści seksualnych, pornograficznych, to ta cena Cum Rocketa wzrosła. I też
shoutout był, czyli można powiedzieć, że zatweetował o Kumrockecie Elon Musk i wiele rzeczy po drodze się działo takich, które tą cenę podbiły i nagle to moje $50 w tym momencie jest warte ponad $2000. Tak. Oprócz tego, w momencie, gdy ta cena tego Kumrocketa była najwyższa i kiedy rozmyślałem, czy aby go nie sprzedać, to moje $50 było warte 8 coś tysięcy dolarów. I pamiętam, jak sprawdzałem na PancakeSwapie tą moją inwestycję i gdy widziałem tą wartość 8 tysięcy dolarów i myślę, mogę to teraz sprzedać albo mogę to trzymać bardzo długoterminowo i zobaczyć, co z tego będzie. I długo się nad tym zastanawiałem, co zrobić, ale ostatecznie stwierdziłem, no, że to 8 tysięcy dolarów to jest super return of investment. Takiego pewnie prędko nie będę miał drugiego, ale z drugiej strony trzymając to, ten projekt tak się rozwija i taki ma sens i jakieś potencjalne zastosowanie, że stwierdziłem, że zaryzykuję, będę go trzymał dalej i zobaczymy, co z tego będzie. Tym bardziej, że właśnie tak jakby kumulują się te coiny przez to tylko, że je trzymasz. Także to jest moja najlepsza inwestycja, najlepszy złoty strzał, jaki zrobiłem kiedykolwiek w krypto i dlaczego go udało mi się go zrobić zupełnie przypadkowo, przez to, że obserwowałem rynek, patrzyłem, co się dzieje i też poszedłem trochę za instynktem, gdy przeglądałem te listy z coinami, które często są bez sensu. I to jest niesamowite, jak ten świat krypto, szczególnie wtedy, gdy był ten ogromny boom, teraz być może to wraca, być może nie, jeszcze nie wiadomo, co to będzie, ale gdy Bitcoin właśnie rosnął jak szalony, to wbrew pozorom największe korzyści mogłeś mieć nie inwestując właśnie w Bitcoina, tylko w te nisko skapitalizowane projekty, które rosły dużo, dużo bardziej, dużo więcej procent, a już nie mówię o takich strzałach jak mój Kumrocket, bo tego się nie spodziewałem i jest to branża też, za którą może nie tyle nie przepadam, ale uważam, że oglądanie na przykład pornografii przez mężczyzn to jest coś, co niszczy ich tak bardzo, że najchętniej tu bym tego zakazał, ale cóż, zainwestowałem przez głupią nazwę i teraz jestem, można powiedzieć, że inwestorem w spółki związane z zrobieniem portalu dla kobiet, raczej dla mężczyzn, których coś pokazują kobiety, ale nie tylko, pewnie tam wszystko będzie jak to wszędzie. W każdym razie to jest właśnie moja najbardziej udana do tej pory inwestycja w kryptowaluty. Dziękuję bardzo za oglądanie, Waco w życie poczciwe. Widzimy się wkrótce w kolejnym odcinku vloga i w kolejnym odcinku recenzji w weekend. Do zobaczenia, cześć.